Cześć, a dzisiaj zapraszam Was do zagrania Królestwa Mojej Północy pod manewr okrążający. No i będziemy dzisiaj rozgrzewali do czerwoności pole bitwy, ponieważ gramy Inferno Sabriny, Drauga i Upiorki. No i co my tutaj mamy? Draug jest bardzo mocny. Jest to jedno z naszych głównych win condition. Oczywiście chcemy sobie ustawić w rzędzie bliskiego starcia, bądź też w rzędzie dalekiego zasięgu odpowiednią liczbę jednostek, tak abyśmy je mogli przemienić w upiory. No i wiadomo, taka optymalna liczba, powiedzmy, to jest 6, 7. Zamieniamy te 6-7 jednostek w upiory. Tutaj taka ciekawostka, może nie wszyscy o tym wiedzą, ale Draug dostał rework. Kiedyś zamieniał wszystkie ludzkie jednostki w rzędzie, w którym, gdzie go rzucaliśmy. Teraz ma rozkaz zapał, więc możemy sobie Drauga rzucić na tył, no i przemienić ludzkie jednostki w upiory, jednocześnie tracąc miejsce, więc to jest taka ciekawostka. No i tutaj wiadomo, tak jak powiedziałem, 6-7 upiorków już jest wystarczająco, no i potrafi to zrobić masę punktów. No jeżeli jeszcze mamy jakieś jedynki, w sensie na przykład zamieniliśmy sobie piechotę właśnie w te upiory, mamy jakieś jedyneczki, no tutaj tą jedyneczką pingujemy przeciwnika, naszym upiorkiem bijemy tą naszą jedyneczkę, więc no w sumie 3 punkciki. No to jest taki silnik, no wiadomo, 3 punkty, mogą być 4 punkty, więc wygląda to, powiedziałbym tak, jak ja pierwszy raz zobaczyłem Drauga i zobaczyłem upiory, no to stwierdziłem, kurczę, jak to może robić punkty? Wygląda to niepozornie, ale naprawdę w momencie, kiedy już Draug, że tak powiem, rozkręci się, jeszcze na dodatek w momencie, kiedy mamy na przykład drabinę oblężniczą na łapie i możemy jednego upiora przenieść, więc no praktycznie możemy zasilać dwa rzędy upiorkami, no to wtedy jest miazga. No robimy absolutne tempo, więc no zazwyczaj przeciwnik wtedy pasuje. No i też nie bez kozery Draug kosztuje aż 13 prowizji. Geralt Irden. No musimy się jakoś bronić przed tymi wszystkimi wzmocnieniami. Wydaje mi się, że w obecnej mecie Irden jest naprawdę spoko wyborem. Wiadomo, ja kiedyś też, w sumie, może kiedyś, no również jestem tego zdania, że gdzieś tam Irdenik powinien dostać nerfa, ale prawda jest taka, że w tym momencie są zdecydowanie potężniejsze karty niż Irden, więc no w odpowiedzi na Zygwaldy, w odpowiedzi na kadzielnice, w odpowiedzi na jakieś memy, Irden naprawdę się przydaje. Podgąb czasnym grzybem, no po to, żebyśmy mogli sobie stworzyć jeszcze jedną kopię biednej piechoty. No i dodatkowo carry over w postaci 6 punktów. Wiadomo, tworzymy biedną pod Drauga. To jest takie standardowe zagranie. Wydaje mi się, że wszyscy je dobrze kojarzycie. Król Radowid po to, żebyśmy odnowili sobie, że się dodali jeszcze ładunki lidera. Tutaj, co jest ciekawe, nie gramy żadnych wyciągarek i to jest naprawdę tricky, więc trzeba uważać na to, co się dobiera. Aczkolwiek nawet bez tych wyciągarek Talia daje radę. Chociaż jest to taka luźna propozycja Asaliosa, ją też pozmieniałem i tak jak w przypadku poprzedniego odcinka, tutaj jest moja wersja oraz wrzucę w opisie wersję Asaliosa, żebyście mogli sobie porównać. No tutaj dyskutowaliśmy tak odnośnie tej wyciągarki, no ale ostatecznie już nagrałem ten materiał. No chciałem tutaj, że tak powiem, za bardzo nie zmieniać tego, co było w tej talii pokazane, więc też wyciągarek nie włożyłem. Byłem sceptyczny, aczkolwiek naprawdę talia daje radę, oczywiście nie jest to żaden top tier, tak, to jest po prostu off meta, kolejna jakaś ciekawostka pokazana na kanale, zabawa różnymi kartami, więc no wydaje mi się, że swoją rolę spełnia. Królowa Dalia do kopiowania piechoty, do kopiowania upiorków, co jest akurat teraz potrzebne. Pieśń przychylności, nie trzeba przedstawiać, bardzo duże tempo. No musimy się jakoś bronić, tak, no bo talia w momencie, kiedy nie rzucimy tego Drauga, no to aż takiego wielkiego tempa nie robi. No oczywiście możemy sobie zagrać silniczek, 3 punkty co turę, zagrywając strażniczkę oraz zagrywając fregatkę. Możemy nawet dograć długą fregatę i drugą strażniczkę, więc teoretycznie możemy tutaj dosiągnąć 6 punktów pasywnie co turę, aczkolwiek rzadko to się zdarza. Pierśń przychylności zawsze mamy w łapie startowej, więc to po prostu jest to takie tempo play, żebyśmy rzeczywiście jakoś mogli z tymi punktami wyrobić. Inferno Sabriny, no karta, to jest ciekawe, no bo karta może być za zero, a może być niesamowicie skuteczna. W momencie, kiedy przeciwnik jest porozstawiany, ma na przykład te wszystkie jednostki, ma jakąś jedynkę, my mamy większość upiorów, no to naprawdę Sabrina miażdży, no potrafi zrobić, nie wiem, no, chyba nawet około 30 punktów, jeżeli nam siądzie, albo usunąć
No i taka będzie fajna gierka pokazowa, gdzie Inferno Sabrina naprawdę błysnęło. No ale oczywiście no też Inferno Sabrina może zrobić nic. Więc no tutaj już sama obecność tej karty świadczy o tym, że to jest absolutna off-meta. Aczkolwiek naprawdę karta niesamowicie klimatyczna. No i do tego deku pasuje jak uleł. Sabrina we własnej osobie. Fajny target pod upiorki, no bo rzucamy Sabrinę, od razu zagrywamy ping z upiora, więc to już jest upiorek po naszej stronie. Plus jeżeli przeciwnik jest rozstawiony, no to wtedy wiadomo, Sabrina bije wszystkie jednostki w rzędzie o 3 punkty obrażeń. To jest naprawdę masa. Tutaj wielka szkoda, że Sabrina niestety spłynęła na stosie. Wygląda to okropnie. Pomimo tego, że Sabrina wygląda bardzo ładnie, no ale ten stos jest okropny. Wes, no tutaj taka ciekawostka. Po pierwsze, ustawiamy upiorka, bo zadajemy 2 punkty obrażeń, więc zawsze można gdzieś tam te obrażenia nadgonić. Do tego na rozkazie dajemy jednostce zapał, więc no tutaj możemy sobie rzucić Wes, później zagrać Radowida, no i Radowida odpalić w jednej rundzie, żebyśmy nie mieli takiego problemu, że przeciwnik spasuje, albo nam go zbije, albo możemy dać po prostu ten zapał upiorowi, którego zagramy, żebyśmy od razu zadali te obrażenia. Vincent Mace. Postać z Wiedźmina 1. No, kapitan właśnie w Zimskiej Straży. To jest to niesamowita ciekawostka, naprawdę. Ja Vincenta bardzo dawno widziałem w jakiejkolwiek talii, no ale okazuje się, że swoje potrafi zrobić, no bo na rozkazie, tak, no jeszcze ma zapał, więc bardzo ważne, zmienia siłę niezmocnionego wroga na 1. Więc no wiadomo, jeżeli mamy jakąś byczą jednostkę, no to wtedy ustawiamy sobie tą siłę na 1, no i po prostu bijemy od razu upiorem, więc no to jest taki instant removal właśnie z upiorkiem. Naprawdę bardzo ciekawa karta, już totalnie niespotykana, ale pomimo tego no do tej talii pasuje, więc no pomyślałem sobie, że dlaczego by go tutaj nie zostawić i po prostu wam zaprezentować. No i myślę, że jest na tyle unikalny, że chyba nawet trafi Vincent na miniaturę. Ronwit, no tutaj też starocie, jakich mało, ja pamiętam jeszcze początki mojej bytności w Gwincie, kiedy Ronwit gdzieś tam sobie śmigał. Pamiętam, jak pokazywałem znajomym Gwinta, no i właśnie śmieliśmy się z tych stawek dialogowych Ronwida, gdzie Ronwit walczy w imię Panny Jagódki. No i cóż, no 6 punktów, później zagrywając żołnierza, Ronwit wypada nam stali. Więc wiadomo, no jest to jakiś taki instant silnik pod upiorki, no bo możemy zadawać mu obrażenia, wrzucamy następnego żołnierza, mamy upiora już ustawionego, Ronwit wyskakuje, no i tak bez końca. Mistrzowska włócznia, removal 6-6, bardzo solidna karta, no tak jak już niejednokrotnie powtarzałem, naprawdę solidny removal, przydaje się. Fregata, no lata świetności fregaty już minęły, no nie ma co ukrywać, aczkolwiek jest to nadal bardzo solidna karta, no ponieważ no w momencie, kiedy się rozpędzi, no to spokojnie jest w stanie wygenerować 10-12 punktów za 16. Do tego no stwarza ochotnika, więc zawsze jest to jakiś target pod drauga. Stróż, tarcza, no i na rozkazie dajemy tarczę. I pomimo tego, że wydaje się to głupie, ale naprawdę jest to bardzo użyteczne i szczerze powiedziawszy, spoko mieć takiego jednego stróża w talii, bo on naprawdę jest praktyczny. Co zobaczycie na nagraniach. Strażniczka, silniczek, do tego przesunięcie. Nie wiadomo, kiedy się przyda, ale przesunięcie ogólnie jest bardzo spoko, więc no ja staję się pomalutku wielkim fanem tej karty Królew z Północy. Zarodniki, resecik dodatkowy. Przeklęty rycerz. W momencie, kiedy chcemy grać Sabrinę, no i chcemy zminimalizować straty wynikające z uderzenia naszych jednostek, no to po prostu zamieniamy sobie jednostkę w upiora i jest elegancko. Drabina do przeniesienia upiora, po to, żebyśmy troszeczkę rozluźnili rząd. Jedna piechota, no oczywiście musi być, target pod grzyba, target dla drauga, target dla Adali, więc no tutaj tworzymy sobie jednopunktowe upiorki, więc no zawsze możemy nimi lepiej zarządzać. No kurczę, no prawda jest taka, że to jest naprawdę solidna karcioszka, jeszcze tym bardziej na więzi. W momencie, kiedy wchodzi za te 8 punktów, to naprawdę robi fajną robotę. No i oczywiście creme de la creme, upiorna wisienka na naszym okrutnym, ognistym ciasteczku. Jedweński upiór do zagrania z Adali,
Tak jak powiedziałem, do zagrania od razu wrzucenie zapału na wes, więc możemy te obrażenia bez oczekiwania jednej tury zadać. No po prostu, no jak się rozkręci, naprawdę potrafi zrobić rundę. I tutaj no nie ma co ukrywać, jeżeli przeciwnik nie ma odpowiedzi, my jesteśmy w stanie pingować przeciwnika, to naprawdę jest lipa. No i cóż, to by było na tyle i tak jak mówię, jest to totalna off meta, tutaj podchodzę do sprawy absolutnie obiektywnie, więc taka ciekawostka na rozluźnienie, sezon gdzieś tam chyba zbliża się ku końcowi, więc no, można sobie tak luźniutko pograć. No i cóż, jeszcze na zakończenie dodam, że zachęcę do zasubskrybowania kanału, jeżeli tylko jeszcze nie zrobiłeś, bądź nie zrobiłaś, no bo wiadomo, im jest nas więcej, tym możemy trafić do szerszego grona, talie mogą być prezentowane większej ilości osób, a na tym mi naprawdę bardzo zależy. Dodatkowo zachęcam do odwiedzania naszego Discorda, gdzie staramy się zbudować społeczność. No i cóż, to by było na tyle. Ja oczywiście z tego miejsca zachęcam do sprawdzenia innych propozycji na tym kanale. Oczywiście zachęcam do odwiedzenia i do sprawdzenia kolejnych przyszłych deków, które będą się tutaj pojawiali, chciałem powiedzieć. Ja też tworzę swoją polszczyznę, przepraszam. No i cóż, no nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć moją stałą kwestię i zaprosić was do gry. No dzień dobry. Gramy na potworki. Niepohamowany głód. Nie będzie tu drugiego Soden. Pachnie to trochę wijem. Trochę jakimś memem. No pytanie, czy wii to nie mem. To jest dobre pytanie. Ale git. Dobrze, jakbyśmy wygrali sobie tego Last Sake'a. Drauk raczej chciałbym, żeby został. Cokolwiek nie będziemy go raczej teraz grali. Regatki. No, ale ja tu będę kupował masę punktów. Sabrina. O. Wiadomo, mogłoby być lepiej. Dobra, zagrywamy fregatkę. Dwa punkty co turę. Jest to dosyć kuszące. Okej, okay, czyli gramy tutaj na jakiegoś mema. To już możemy stwierdzić na pewno. W razie przesuniemy sobie tego trolla. Może tutaj będzie piątka? Tak, no, ładnie. A git. Teraz zrobimy tak. Zaatakujemy przątkę. Tutaj przeciwnik się nie rozstawi, a o to chodzi. Byłoby naprawdę nieprzyjemnie, on by tutaj rzucał królową memów. Okej, krwawa pani. Dobra, czyli będzie teraz grał pod krwawą panią. Spoko. No, to oczywiście jest problematyczne. Geralt Irden będzie jak złoto. Dobrze, gdybyśmy go mogli dobrać. Nie wiem, czy tego nie spasować. Na pewno rzuci królową krabopająków. 100%. Dobra, zrobimy jeszcze tak. Zagramy tak. Na przeklętego rycerza o sile 2. Fajnie wygląda. Tak, tak, no tutaj na pewno, no dokładnie. Wiadomo, Irdenik będzie dla nas dosyć istotny.
Tutaj już kolega zaczarował. Wygramy sobie tak. No dobra, spasujemy. W sensie nie ma takiej tragedii. On nas teraz prawie będzie puszował na równych. Co nam się dzieje? Paweł panią królową, no ma dostęp do trzech. Inferno będzie spoko. No na pewno nie ma Erden. Dlatego ten teczek jest pod tym względem ryzykowny. Nie mamy tutaj żadnych konkretnych wyciągarek, ani się jakoś super nie skracamy. Zobaczymy też, co przeciwnik robi. On sobie w tym momencie wyjmuje sabatem. O, nie królowej. Dobra. No okej. No trolla oczywiście musimy przesunąć. Zrobimy tak. Zaopatrzenie, moment, moment. To jest żołnierz? Nie, to nie jest żołnierz. Bez jest żołnierzem. Atakujemy. Taliska. Nie umrzecie jak bohaterowie, nie. Znowu będzie sabacik. Tylko jako oszuści. Dobra, jedną wyeliminujemy. A, oczywiście nie wyłączyłem Discorda, moment. Na chwilę cięcie. Już jestem. Tutaj przeciwnik bardzo nieprzyjemnie się zachowuje. Trzeba nam jednego obrażenia. Moglibyśmy też coś ewentualnie dobrać. Na przykład Vincenta. Weźmiemy sobie Vincencika. Mamy sobie tego pana. Robimy tak. Moja prawnuczka dokona wielkich rzeczy. Undergriff zabronił się wycofywać. No, raczej nic z tym nie zrobi, chyba że ma ropucha. Nie, ma po prostu szluzga. No i git. I teraz możemy piękną akcję wykonać. Vincencika. Paskudna sprawa. Ciach. Ciach. Piękna skonawa, piękna. No tutaj niestety nie mamy jednego punktu, no ale cóż. Bo tu już jesteśmy zapchani, no ale powiedzmy wyeliminowaliśmy główne zagrożenie. Teraz możemy bać się kolejnego sabatu. Fajno, ale widzę, że przeciwnik nie odpuszcza. Sabrina byłaby potrzebna. Może teraz jest pora na Radowida. Ale tutaj kurczę, troszeczkę ubolewam nad tym jednym obrażeniem. No teoretycznie kurczę, no ta Sabrina też by nie była taka zła.
No dobrze. Dobierzemy sobie Radowida. Chowamy jednego upiora. Tak każę tych, którzy mnie irytują. Od razu zapał odpalimy, na wypadek, gdyby przeciwnik chciał nam zrobić psikica. Więc no dobrze. Łapkę sobie poprawiliśmy. Fortuna kołem się toczy, dopóki się koło z ośki nie wypierdoli. O, rozumiem, rozumiem. Będzie nas puszował do utraty tchu. Pytanie, czy to mu bokiem nie wyjdzie. Wątpię, żeby zrobił tyle punktów w dwóch kartach. Tak szczerze powiedziawszy, więc ja tutaj się będę zastanawiał, no właśnie, no to tak już bym rzucił Hero Passa. Ale dobra, no on obrońcy nie zagra, co mu tam wypadnie? Niemu wypadnie jedna krwawa i wypadnie mu królowa. Z tego co widzę, no jeszcze ma Aliskę. Więc to będzie miał dwie królówki. Okej. No fantastycznie nie podobieraliśmy, to na pewno. Ale musimy jak najszybciej się rozłożyć. Regatka nie jest głupia. Ale strażniczka też na przesunięcie jest fajna. Szczerze powiedziawszy, no lepsza ta strażniczka niż stróż. Bo będziemy tutaj na pewno przesuwali. No i cóż, no wszystko inne. Może zamiast jeszcze weźmiemy sobie tego rycerza. Dobra, jakiś tam drałk jest, więc nieźle, mamy przesunięcie, Inferno będzie w miarę ok. Dobra, jest sabat. Spoko, spoko. No wiadomo, ja nie chcę dopuścić do tego, żeby on miał sabat. Tutaj nam dał silniczek, więc nie jest źle. Raz za wody, raz na to. Robimy tak. No i teoretycznie, gdyby tutaj te owocki się teraz stworzyły, to mielibyśmy naprawdę fajne inferno. Dobra, czyli to gitara. Jest truteń, więc no nie musimy się obawiać. Dobrze, dobrze, bo my te owoce wszystkie wyeliminujemy. Inferno będzie przekozackie. Okej. Widoki. No tutaj już mogę wrzucić zapał. Bo dlaczego by nie? No i pytanie, czy my jesteśmy w stanie to zrobić? No na pewno musimy zrobić jeszcze taki numer. Jednego trutnia na pewno zabijamy. Więc zadamy podwójne obrażenia. Tu już i tak nie mam miejsca, więc rzucam Inferno. Dobra, gitara. To wyszło całkiem przyjemnie, bo on teraz nie będzie miał tego jak wzmocnić. Więc zbijemy mu jeszcze szluzga.
Coś jeszcze mogę mu zbić? No nie, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Inferno, jak wleciało, co jest? On to jeszcze może zrobić, my tu mamy naprawdę mało punktów. Mój ulubiony kwiat, tulipa. Okej. No i cóż, no jak widzicie... Sytuacja... Dobra, wymienimy sobie chyba Draugę. No i teraz mamy skromne obrażonka. To mnie trochę martwi, wiecie. No tu poddał się, mamy to. Co? Yes. Ale inferno porobiło. GG. Okej. Gramy na Nilfgaardzik. No to pięknie. No tutaj zauważyłem, że w poprzedniej gierce, jak nagrywałem, miałem przyciszony mikrofon. Ale teraz już mnie powinno być słychać jak najbardziej okej. Okay. No, Nilfgaard. Przechodząc wojnę krwi, już jestem taki trochę sceptycznie nastawiony do Nilfgaardu. Włócznie nie są złe. Draug, no taka karta, znaczy taka łapa, trochę nieszczęśliwa. Rzucimy sobie ten despekt tylko krew zmazać może. Ronwida. Na pewno kojarzycie tą misję w Wiedźminie 3. Gdzie co jakiś czas spotykaliśmy Ronwida i Ronwid za obrazę Panny Jagódki. Chciał się naparzać. Fajna karta. Pamiętam, jak zaczynałem grać w Gwinta. Ronwid grał sobie w najróżniejszych zestawieniach. I poszczuć psami. Tak, po prostu. Pratensa usuniemy. Najprawdopodobniej będzie tutaj druga szpiegująca, no ale git. No to w takim razie zagramy sobie Kedwańskiego. Jak mają być agentki. Kurczę, już chciałem tą skórkę Ciri w nilfgaardzkiej zbroi. Kraina Tysiąca Baści, no proszę, czyli to jest Zihil. Tak. Okej. Okay. Pięknie trafiliśmy. Fenomenalnie. Zbyt długie utrzymywanie iluzji może kosztować życie. Monger Griff zabronił się wycofywać! Zrobimy tak. No nie damy mu targetu. Przynajmniej postaramy się tego targetu nie dać. Proszę zdać. Nasza wielmożność nie da. Okay. Zihil jest na dwóch, więc nic z tym nie zrobi. Nie zada mi dodatkowych obrażeń. Mogę jeszcze zrobić tak. No, ale nam się trafiło. Pojedynek na mem, ale to jest w ogóle bardzo... Uuu, on spasował, no właśnie to jest to. Nie miał targetu pod Zihila. Ale to jeszcze nic nie znaczy, ponieważ kurczę, no my niestety gramy tutaj piechotę. Więc w takim zestawieniu będziemy mieli jedynki, więc potencjalne targety pod jego Zihila. Dlatego musimy, nie wiem, kurczę, podejść go z różnych stron. Dobrze byłoby w sumie go spuszować. Aczkolwiek mogę też teraz spasować, to by go zachęciło na przykład do wymiany, nie wiem, Zihila albo tej... A nie, rzuciło najromancję, więc on tam, on też tam gra podwójne wsiną dal. W takim razie Irden będzie tutaj jak złoto. Zarodniki w sumie też, gdyby wsinął dal, wyskoczyło w dwóch różnych rzędach. Fregatkę, no muszę wymienić fregatę. No i to jest właśnie ten ból, przydałby się grzyb. Ale no, kurczę, wystawię piechotę, pojawi się od razu Zihil. Nieprzyjemna sprawa, ale mamy 9 kart, mogę zagrać stróża. Stróż się przyda.
Dobra, zagram Radowida. Właśnie, tutaj nawet mu dałem cel. Kurczę. Egrototum anima est, spes est. No i co ciekawe, nie przeatakował. Interesujące. Dlaczego on tak nie zrobił? No kliknę. Na trzech punktach. No nie chcę wykorzystywać zarodników, one mi się przydadzą. Zagram przekrętego w takim razie. I tak właśnie Radowid zakończył swój żywot, co został przemieniony w przeklętego rycerza. To jest piękna premka, fantastycznie to wygląda. Aż się usunę. Naprawdę ekstra. No dobrze. Cholera, nie pamiętam jak to szło. No, drugi raz jeszcze lider. Nie. Miałem sobie tutaj utrzymać pana. Aczkolwiek, no dobra, no ja pasuję, ponieważ zadowolę się oczywiście Last Sejem. W postaci Irden. Ach, to Irden. No i teraz pytanie, czy on zdoła rozbujać ten Zihil. Ma na pewno podwójne wsinę udal na 100%. Tutaj też bardzo ciekawa karta. Jeszcze uderzył. Wsinę udal. Kraina Tysiąca Baśni. Bratens. Bardzo dużo prowizji. Sam Zihil. Ajda werek. Tam jest jeszcze pewnie grzyb. Sabrinka będzie fajna. Regatkę sobie wymienimy. Jest biedna, no nice. Stróż też nie byłby głupi. Wiadomo, jeszcze jest Wincentik, spoko. Wes też jest miła, pod gąbczastym grzybkiem. Wymienimy sobie pana przeklętego. O, nice, jest pod gąbczastym grzybem. No ja mogę mieć tylko nadzieję, że on nie wyrobi z tym Zihilem. Nie będzie miał wystarczającej ilości punktów. Interesujący przypadek. Jadwański upiór. No tutaj oczywiście powinienem podjąć decyzję, czy ja chcę inwestować w piechotę. Tym bardziej, że wiadomo, co tutaj się będzie działo. Zagram sobie stróża. Ej, ten Rondwit przeciwko mnie, niestety. I to jest problem. Tutaj bardzo dobrze zagrał Kedwańskiego. Sporo punktów mu zrobi. Bo teraz Ronwi będzie się pojawiał. Jeżeli ja nie będę tego kontrolował swoimi upiorami, no to de facto daję mu silniczek. Ale on jednak wybiera Zihila. No dobrze, tutaj oczywiście Zihil będzie na fajnych punkcikach już.
Bo na trzech punktach. Przeznaczenia nie da się oszukać. Na trzech punktach będzie z ich. Zagra chyba strażniczka. No to, to jest drama. Serio. Totalny hardcore ten round. Witam na ten matchup. Robi się coraz mniej przyjemniej. I to zdecydowanie. No nic z tym nie zrobię, kurczę. Zrobimy tak. Czas wygrać bitwę! Panowie! No tak, no jednego upiora ma z Zihila. Jeszcze jednego ze swojego upiorka. Zobaczymy, czy tam jest, kurczę. Blokadka. Dobra, no ale tutaj już mu na szczęście będziemy mogli przerwać tą radosną zabawę naszym kosztem. Jestem gotowa. Cudownie. No i chyba uderza tego Rondwina. Zobaczymy, czy on mi coś z tym zrobi. No dobrze, tutaj troszeczkę odzyskaliśmy prym. A gdzie jest to wsiną dal? Co wodu talii? O co tutaj chodzi? Dwa punkty obrażeń zadamy, co? Vincent się jeszcze przyda. Tak, no musimy tak zagrać. Vincenta i tak będziemy mieli. Remeria! Na honor panny Jagódki! Monger Grip zabronił się wycofywać! Uch, jak tutaj się odwróciło. Ale to jeszcze nic nie znaczy. Tym bardziej, że już nie będziemy mieli miejsca dla naszych upiorków. Wystarczy, że zagra jakiegoś agenta. Nie, jest po prostu mentor. Szybciej, nie dawaj mu tyle czasu na reakcję. Dobra, jest jedną wsiną dal, fajnie się ustawia pod Irden. Już niestety nie tworzymy upiorów, ale na pewno mamy fajny Irden.
I na końcu wrzucimy Sabrinkę. A, chociaż teraz można wrzucić Sabrinę. Raz, dwa, trzy, cztery, maszerują oficer. Ajajaj, jak tutaj pod Irden fantastycznie się to wszystko ustawiło. Ja cię sunę. No upiór jest problematyczny. Zagram sobie w takim razie zarodniczki. Bo tutaj to Irden naprawdę będzie nieziemskie, ale ja nie wiem, czy to wystarczy. On tam ma, no to jest 15, 8, 23, 24, 29 punktów. Jaśnie pani, to się nie spodoba. Kolejny upiór. No, to jest naprawdę problematyczna kwestia. Muszę zagrać teraz to pod gąbczastym, ale dam mu naprawdę fantastyczne targety. No ale cóż. Też muszę pamiętać, że w tym momencie mocno siebie wykoszę. Inferno. Tym bardziej, że on ma swoje upiory. No tutaj niestety, tak to wypadło. Troszeczkę, kurczę, troszeczkę nas przeciwnik skontrował tymi swoimi kartami. Jeszcze jakieś wzmocnionko. Byłoby przyjemnie. Okej. Wrzucam Irden. Miejmy to za sobą. No i git. No i powiedzmy teraz Inferno jest naprawdę niegłupie. Tym bardziej, że jeszcze mamy 6 punkcików. No i co? No... Koniec. No i teraz trzeba to... No bo rzuciłbym to Inferno, tak szczerze powiedziawszy. No ja sobie zabieram 5, 7 punktów. A jemu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Kurczę, zagrałbym Inferno, ale prawda jest taka, że jest to za duże ryzyko, bo nie wiem, czy to dobrze obliczyłem. Po prostu wolę wziąć sobie wina. GG. No, mem na mema. Taki to pojedynek. Zobaczymy, jak nam pójdzie na ostatniej grze. Dobrze. I w naszym ostatecznym pojedynku zrobię, co w mojej mocy. Mierzymy się z przepotężnym Skojatel. No, zaczepki nas tutaj... Zaczepki nam pokażą, gdzie Królestwa Północy zimują. Jestem cały czas w klimacie wojny krwi, więc taki pojedynek Królestwa Północy na Skojatel. Jak najbardziej miodzio. A. Druga fregatka. Mistrzowska włócznia. Kedweński upiór też wcale nie musi być taki zły. Ojojojojoj, chyba wymienimy Wes. Okej, jest strażniczka. Strażniczka biorę w ciemno. Robimy tak i może zabezpieczymy się przed jakąś pułapką. Więc musielibyśmy kliknąć sobie lidera, ale czy jest jakaś karta? No na pewno Draug. No Drauga musimy mieć na łapie. To ja ewentualnie tutaj mogę oddać. Wydaje mi się, że drugą fregatkę oddam. No i po co to zrobiłem? Zrobiłem to po to, żeby zabezpieczyć się przed wężową pułapką. Na wypadek, gdyby przeciwnik chciał sobie tutaj rzucić i zniszczyć mi fregatę. Oczywiście może kliknąć dwa razy lidera. Okej, jest obrońca do Blatana.
No oczywiście obrońcy do Blatana musimy się pozbyć, ale poczekamy, niech on do tego dogra jakąś parę. Opłata w złocie parterem, a to jaja ci łóżne. To wtedy przeatakujemy z włóczni. Szkoda, że te tokeny nie są animowane. Mogłoby tak być. Tym bardziej, że no fregatka jest premium, ale wydaje mi się, że z tymi tokenami był jakiś problem. Widziałem kiedyś takiego posta, że chyba CD Projekt zapowiadało, że weźmie za tokeny krasnoludków, ale no nic z tego nie wyszło. No i tutaj widzicie, okazało się, że jednak mogliśmy usunąć tego obrońcę z racji tego, że on sobie kliknął Megaskop. Więc no cóż, no teraz będę bez litości i po prostu kliknę. Usunę obrońcę, kliknę fregatę. No i najprawdopodobniej będę się bronił przed tym obrońcą, klikając sobie strażniczkę. Okej, okay, jest Idaran. Zapoznam cię bliżej z moim. No to zdecydowanie zmienia postać rzeczy. I to tak bardzo. No tutaj kolega się rozpędzi niesamowicie teraz. Dobra, gram Radowida. Radowida chyba, że upiora. Ale później Sabrina będzie niezła. Nie nadużywaj mojej cierpliwości. Dobra, no mamy jeszcze zapas punktowy, to powinno wystarczyć. No przeciwnik musi tutaj zrobić aż 19 punktów. 18, przepraszam, to nie jest mało. Więc nawet jeżeli w tym momencie coś sobie stworzy, na przykład ze Stygi, no to my będziemy mogli spasować. Poza tym mamy tutaj pasywnie 3 punkty, to też nie jest mało. Mamy jeszcze pierścień, który będzie na 11 punktach, więc no możemy jakoś to ominąć. Ale no jak widzimy, przeciwnik gra tutaj niesamowitym memem, więc tutaj może być, nie wiem, Igni, może być Irden. No widzicie, no teraz to już się... Teraz się zaczyna cały numer. Więc no tak, no ja muszę się stąd wycofać, po prostu wymienimy sobie jednego obrońcę, klikniemy go na rząd bliskiego starcia, nie będzie już wzmacniał kotów, klikam sobie pierścień i, że tak powiem, katapultuję się z tej rundy. No to już są za mocne silniki, nie ma co ukrywać, no może nawet kliknąć sobie Stygę, więc no naprawdę. Teraz co on tutaj nie rzuci, może być jakiś megaskop w kota, może być Styga w te trzy jednostki, to już ma dodatkowe 3 punkty. Tu ma 3 punkty, no dokładnie, 3, 5, 7 punktów z tego zrobi. Coś tam dorzuci, przebije nas na równych. Oh wow, nice. No chyba, że rzuciłby teraz Megaskop. Tutaj to jest jedyna nadzieja, że możemy stąd uciec, ale to już jest w takich sytuacjach naprawdę. No, wydaje mi się, że tutaj nie ma co się zastanawiać, tylko po prostu szukać drogi ucieczki i to też wam radzę, moi drodzy. No zobaczcie, jaki to jest hardcore. No dokładnie, Megaskop. I ja nawet nie wiem, czy to może trafi w tarczę. Nie, niestety. Ja nie wiem, czy on tego nie zrobi teraz. Wyskoczy mu. No dokładnie. Zobaczcie, jakie to są punkty. Patrzcie. Niesamowite. Mogłem zdecydowanie wcześniej pasować, to jest mój błąd. Rozkręcenie czegoś takiego jest... 4 Wiedźminów, 2 obrońców. No i teraz mamy dopiero nieprzyjemną sytuację, bo przeciwnik na pewno będzie nas puszował. A 100%. Ta łapa byłaby idealna na R3. Fajnie byłoby, gdyby odpuścił, ale to jest wręcz niemożliwe. Jak śmiesz naruszać spokój mej boskości, śmiertelniku? A może? Zobaczymy, jak on się teraz zachowa. Mógł sobie rzucić Wszechboga. No właśnie, Wszechbóg jest niebezpieczny pod tym względem, że z jednej strony mógł spasować, z drugiej strony mógł ustawić sobie
obręczyni Brokilonu. W tym momencie wzmocnił 3 jednostki swojej talii o 2. Więc teraz jego lider daje mu 5, 17 punktów. Wydaje mi się, że nic tutaj z nas nie zostanie, serio. Okay. Tak, pracuję dla duchów. To lepsze niż praca dla ludzi. Dobra, no musimy grać Drauga. Nie wyciągniemy tej rundy inaczej. Dobra, to bierzemy sobie jakieś fajne karty, z którymi no ewentualnie coś będziemy działali R3. Ale tutaj też nie ma co się oszukiwać, no łatwo to nie będzie. Na pewno wezmę upiora. Też nie, no już jednego mam na łapie. I kliknę jeszcze raz. No i zobaczymy, jak on się teraz zachowa. Czy to będzie pas, czy nie? No chciałbym, żeby był. No mamy na pewno odpowiedź na kota. Nie, to nie jest pas. Co tam będzie? To jest driadka. No nie, no to koteczka trzeba... Trzeba usunąć. Te strzały sobie zostawimy. No jest pozbawiony silnika. No boimy się oczywiście Gezraska. Jest Maxi. Magiczne pioruny? Jakież to urocze. Zapał już się nie przyda, więc rzucam Wes. No ale przeciwnik nie odpuszcza. I to jest zastanawiające. No ma bardzo mocnego lidera. Głupio by mi było teraz, no nic, no muszę zrobić tak. No i już tak nas wyciągnął, że pewnie teraz spasuje. No chyba, że poleci na sam koniec, na przykład jeżeli tam był Gezrasik. Ale czy my mamy tutaj jeszcze czym grać? No dokładnie. Mamy tylko jednego upiora. Teraz byłby dobry stróż. Nie. 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 Ile on tam grał specjałów? Erden, no raczej nie. Okej, jest stróż, nice. Nie no, ale no już tutaj naprawdę nie ma czym grać. Wydaje mi się, że przeciwnik nas absolutnie rozgromił swoim interesującym dekiem. Naprawdę, deczek jest super ciekawy. Spodobał mi się i wydaje mi się, że chyba go nagram. Zapamiętam sobie, co tutaj jest.
Fajny deck. A, jeszcze tutaj. Agresywnie tutaj kolega zagrywa naprawdę. Naprawdę agresywnie. Miejmy to za sobą. No wiadomo, kociaczek. Nie brak mi kociej gracji, a jakże? No, także kurczę, no zobaczcie, jaka Sabrina będzie słaba. No tylko tyle, że grzyba kliknęliśmy. No i teraz będziemy mieli Inferno. No ale przeciwnik ma jeszcze lidera, no jejku, jeszcze wielki dąb, wow. O, koniec. No, rzucę Inferno i się poddaję. Ale no trzeba oddać, że naprawdę tutaj przeciwnik nas rozegrał. Oj, oj, oj. Jeszcze jest Gezras. Bardzo fajny deck. Bardzo fajny deck. No i kurczę, no robię to naprawdę nieczęsto, ale tutaj po prostu jesteśmy ograni. GG. Niech rzuci do końca karty. Jestem ciekawy, co tam jeszcze było. Okej. Naprzód, wicher. Jeszcze Igni. Miejmy to za sobą. Jezu, jak mi się to wszystko zmieściło? Dąb, Quen, Igni, Gezras. GG. Bardzo fajny deck. Bardzo fajny deck. Bardzo fajny deck. No cóż. Ale upiorki prezentują się tak, jak widzieliście. Więc no, wydaje mi się, że talia do pośmiania się. Można tutaj coś pokombinować. No ale jak widzicie, zostaliśmy absolutnie teraz anihilowani. Tak czy owak, mam nadzieję, że mile spędziliście czas. Ja wam życzę wszystkiego, co najlepsze. Trzymajcie się. Cześć.